Ten dzień jest po raz pierwszy organizowany na Politechnice Opolskiej. Znaleźliśmy taką niszę, znaleźliśmy problem w zdrowiu psychicznym naszych studentów, też przeprowadzałam te badania, dlatego też wyszliśmy naprzeciw, starając się wyposażyć naszych studentów, pracowników, ale nie tylko, bo wstęp na nasze wydarzenie był otwarty, w takie podstawowe informacje, w podstawową wiedzę, w jaki sposób można wspierać zdrowie psychiczne. Odbyły się takie kompleksowe działania i tematy, które poruszały wpływ różnych czynników niefarmakologicznych na dobrostan psychiczny. Także rozmawialiśmy między innymi na temat tego, jak las na nas wpływa, jak te kąpiele leśne wpływają na układ odpornościowy, wpływają na układ hormonalny, obniżając poziom kortyzolu, czyli tym samym wprowadzając nasze ciało w taką równowagę, w ten dobrostan. Rozmawialiśmy o takiej podstawie podstaw, czyli wpływie aktywności fizycznej. Ona jest nam bardzo potrzebna, jesteśmy stworzeni do ruchu, także aktywność przede wszystkim obniża ryzyko występowania depresji, chorób zdrowia psychicznego, ale też wpływa pozytywnie i protekcyjnie na występowanie innych chorób przewlekłych. Poruszyliśmy tematy, wyszliśmy naprzeciw wykorzystania nowoczesnych technologii. Jak wirtualna rzeczywistość wraz z imersją może wspierać tak naprawdę osoby, które potrzebują terapii psychologicznej, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą wychodzić z domu. Taka założenie gogli, sesja terapeutyczna, oddechowa, relaksacyjna, przeniesienie się do rzeczywistości, która relaksuje, do lasu, na plażę, na łąkę, daje możliwości wsparcia również działań psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Frekwencja rzeczywiście jest wysoka. Mieliśmy duży odzew nie tylko ze strony studentów Politechniki Opolskiej i pracowników, ale również ze strony innych uczelni, a także szkół podstawowych i szkół średnich. Także nasze limity zostały na dzień dzisiejszy wyczerpane, jeśli chodzi o wykład i warsztaty. Cieszymy się frekwencją, a tak naprawdę cieszymy się tym, że chyba wzrasta świadomość i taka chęć edukacji. Ta cienka granica już powoli zostaje przekraczona, poziom stresu jest bardzo wysoki. No i szukamy, jak można sobie w sposób taki domowy, naturalny, jako pierwszy krok pomóc. Ogólnie podoba mi się informacja odnośnie depresji, że właśnie jest to bardzo ważne i powinniśmy chodzić do specjalistów, jeśli mamy takie problemy. Nie powinniśmy się go bać przede wszystkim. Nie wiedziałam, że istnieje lasoterapia. Jest to bardzo ciekawe i jest to tak naprawdę, każdy z nas to może zrobić bez żadnych kosztów ani nic takiego, bo po prostu trzeba iść do lasu i się totalnie wyciszyć, więc to jest mega fajne. Jest to bardzo ważne, że powinniśmy uświadomić sobie, czy mamy jakiś problem, czy nie. Jesteś jedną z tych studentek, które zaczynają tak naprawdę studia. Czy miałaś może jakieś obawy dotyczące właśnie tego studiowania? Oczywiście, przede wszystkim stres, wykładowcy jacy będą. No i też czy poznam tutaj jakichś fajnych ludzi w ogóle, ale najbardziej to stres, nie, z tymi właśnie wykładami. Ale tak to jest już okej. Okay. Przeszłam tą taką pierwszą fazę, więc już teraz jest dobrze, można powiedzieć. To Centrum Wsparcia Psychologicznego jest skierowane, już tutaj powiem, i dla studentów, i także dla pracowników. Problemy, z którymi do nas przychodzą studenci, dotyczą właśnie też między innymi różnych zaburzeń depresyjnych, lękowych, ale także takich trudnych sytuacji związanych z brakiem motywacji, trudnością w koncentracji na zajęciach, ze stresem, z lękiem przed wystąpieniami, z takimi trudnościami interpersonalnymi, z odnalezieniem się w nowym miejscu, jakim jest uczelnia. To nasze wystąpienie, to wydarzenie dzisiejsze miało też jakby trochę bardziej ośmielić i oswoić młodych ludzi z tym, że takie miejsce jest i można z niego skorzystać. Ta pomoc jest bezpłatna, oferowana jest też anonimowo, nie musi być jednokrotna, więc jakby to jest duża zachęta i jakby zbliżamy się w tym momencie bardziej do samego studenta, żeby jak ma jakieś trudności, problemy, żeby mógł do nas tutaj trafić i przyjść.